Chciałbym ani o sobie, ani o książce specjalnie mówić, bo Claptona to chyba wszyscy znają, może ci młodzi ludzie, którzy tam stoją, nie bardzo, ale macie szansę poznać, tak? Liczyłem na to, że trochę muzyka w tle pobrzmi. Możemy słuchać. A w ogóle serdecznie dziękuję za Państwa przybycie i za gorące przyjęcie, chociaż dzisiaj jest tak gorąco i mnie także gorąco, że to gorące przyjęcie jeszcze bardziej mnie spociło. Proszę Państwa, ta książka, którą tutaj Państwo widzą, to jest książka, którą napisałem 10 lat temu i praktycznie zniknęła z rynku. Nie wiem, jakim cudem pani Ania mi zakomunikowała, że znalazła 20 egzemplarzy gdzieś głęboko w piwnicy. A więc to taki biały kruk czarnej książki, bo ona też jest czarna w tonacji. I wpadliśmy na pomysł, proszę Państwa, ponieważ tamtą książkę poszukują ludzie gdzieś na Allegro, w jakichś dziwnych miejscach. Nie spodziewali się, że tutaj, ja też się nie spodziewałem, że ona się pojawi, ale pojawi się i będzie za darmo. Absolutnie za darmo. Jako dodatek do tej książki, bo spotykamy się właściwie dzisiaj przede wszystkim z uwagi na tę nową pozycję, prawda, czyli na książkę o Ericu Claptonie. Słynnym muzyku, słynnym gitarzyście, który po raz pierwszy po prawie 30 latach wystąpił w Polsce niedawno, bo 14 sierpnia, relatywnie niedawno, chociaż tak naprawdę to już bardzo dawno temu, bo była piękna pogoda akurat tego dnia. Mniemam, iż Clapton, który sam jest zresztą bardzo wierzącym, religijnym człowiekiem, może dlatego, że takie drogi życiowe go prowadziły i w końcu gdzieś wyszedł na prostą. Otóż Clapton pewnie był w zmowie z siłami u góry, bo dzień przed jego koncertem na wybrzeżu był tragiczny, jeśli chodzi o pogodę. Obawiano się, że no, estrada jest wprawdzie zabudowana, ale 20 tysięcy ludzi będzie skazanych na podmuchy wiatru z nad morza i jeszcze na intensywny deszcz. Wyobraźcie sobie Państwo, że dnia tego, 14 sierpnia, była przepiękna pogoda, noc była ciepła, nie było ani jednej chmurki na niebie. Koncert odbył się w warunkach luksusowych, koncert na powietrzu. A jak Państwo wiecie, tego typu imprezy zawsze są skazane na pogodę. Jeśli pogoda nie dopisze, to wtedy najczęściej koncert czy festiwal udaje się tak sobie. Koncert był rewelacyjny, znakomity. Ja dlatego mówię o tym koncercie, bo w tej książce niestety jest tylko informacja, że się odbędzie koncert. No bo tę książkę wydałem tuż przed koncertem i pisałem ją też grubo przed koncertem, nawet nie spodziewając się, że Clapton kiedyś do Polski przyjedzie. No a dzień po tym koncercie, następny ranek, jak otworzyliśmy oczy, to okazało się, że jest tragiczny. Leje, dmucha, jak to nie wierzyć, że ktoś ma układy w niebie, może organizatorzy, może sam Clapton. Tak jak powiedziałem, zacząłem od tego koncertu, bo to na pewno wielkie wydarzenie wszystkich, którzy kochają muzykę, nie tylko bluesową, chociaż na tym koncercie było bardzo wiele utworów bluesowych, to można by się teraz zacząć wstecz poruszać się wstecz w sensie życiorysu, w sensie biografii artystycznej i także różnych przygód. Bo Clapton jest, tak jak powiedziałem, człowiekiem, który przeżył sam na własnej skórze mnóstwo rzeczy, mnóstwo zakrętów wykonał w swoim życiu, zanim wyszedł na prostą, a wyszedł na prostą mając już lat 60, prawie 60. A więc to szansa dla wszystkich, którzy gdzieś błądzą po obrzeżach, gdzieś wpadają w różne pułapki, które im życie
przynosi, a potem wychodzą na prosto, poznając dwukrotnie młodszą od siebie dziewczynę, zakochując się po raz kolejny w życiu, no i z tą dwukrotnie młodszą od siebie dziewczyną, mając trzy wspaniałe, śliczne córeczki. Wszystko przed panami. A przed paniami może szansa przed pana Platona, który jest człowiekiem bardzo wrażliwym, bardzo zamkniętym w sobie, człowiekiem, który wydaje się, że jest mrukiem, że jest niegrzeczny, ale to tylko dlatego, że on po prostu ma mnóstwo kompleksów. Kompleksy biorą się z dzieciństwa, bo przeżywał dzieciństwo do 9 roku życia w miarę szczęśliwe, a nawet bardzo, bardzo szczęśliwe. Wychowywali go dziadkowie, on nie miał zielonego pojęcia, że to są dziadkowie. On uważał, że to są rodzice. Dopiero jak miał 9 lat, prawdziwa matka, biologiczna matka zjawiła się na jego drodze i wyznała mu, że to on jest jej synem. Dla 9-latka, wyobraźcie sobie Państwo, to jest ogromny szok, cały świat się zawalił i przekręcił. Nigdy ojca biologicznego nie poznał, dowiedział się o nim, że istnieje, dopiero mając lat 40, w tym samym roku ten ojciec zmarł. Czyli taki człowiek miał mnóstwo bagaży ze sobą, całe życie miał trudne i może dlatego stał się wielkim artystą. Podobno jak się idzie pod wiatr, jak wiatr w oczy dmucha, to człowiek ma więcej siły, samozaparcia, bo chce udowodnić, że jest kimś. Artystą.